Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Final Fantasy XV u mnie na kanale. I tak, startujemy z Lastalum. Mamy masę sidequestów, mamy też głównego questa, by zdobyć kolejną królewską broń z tajemniczej jaskini za wodospadem. I teraz tak, dobra, czym tutaj handlujesz, kolego? What can I do for you? Tak, co ty możesz dać? A, w sensie ja nie mam pieniędzy, więc nie mam pojęcia, po co tutaj przyszedłem. O, wiecie co, skoro nie mam pieniędzy, to... A, 14. Akurat muzyka z 14 totalnie mnie nie interesuje. Dobra, czy ja mogę korzystać z szybkiej podróży, kiedy jest ciemno? Ponieważ niekoniecznie chce mi się jeździć po tym wszystkim. Ponieważ tak, generalnie będę chciał zahaczyć o zrobienie fotki dla tutaj tego grubasa, którego spotkaliśmy ostatnio. Dobra, jeszcze w sumie przejrzę na szybko tylko to. Nie ma tutaj żadnych więcej huntów? Tak, będę chciał zahaczyć o zrobienie fotki dla... Seismic shock to the system. O, wow, w końcu się do tego odnosicie. Tak, to ten dialog dotyczył tego, że Noctisowi zakręciło się w głowie ostatnio. Tak. Będę chciał zobaczyć odzumienie fotki dla tego grubasa, a stamtąd udać się do... Can't top the aroma of bread being baked. Do lasu Chocobo. Oddać tam questę. Nie mam pojęcia, czy w Lastalu nie ma... Czy w Lastalu naprawdę nie ma żadnych... Huntów? A nie, dobra, okej, okay. Hunty są, tylko dostaje się wyżej z jakiegoś powodu. Dobra, teraz sobie przypomniałem. Chryste panie, nienawidzę tego miasta. Gdzie jest kuźwa ścieżka wyżej? A, jest kawałek dalej. Naprawdę nie lubię Lastalum. Naprawdę, jakby twierdzę, że jest bardzo słabo zrobionym miastem, jeśli chodzi o współczesne gry, bo no, jakby Final Fantasy XV, mimo tego, że wyszło kilka lat temu, to twierdzę, że można to bez problemu podciągnąć pod współczesną grę z otwartym światem. No dobra, to dostaje się od tego gościa bodajże. Welcome. Some refreshments. Dobra, zagadajmy go. Okej. Okay. Can we rely on you? Jasne, spoko. Best of luck. O, to bomby. To the good news. Znaczy, to chyba akurat lodowe bomby? Tak, lodowe. Wcześniejsze finale starały się bawić jakoś tymi nazwami bomb, w sensie, na przykład bomby zawsze były tylko ogniste, potem mieliśmy jakieś, nie wiem, dziwne wariacje pokroju granaty, czy jakieś, nie wiem, mój Boże, jak się one się nazywały? A teraz wszystko wyleciało mi z głowy, ale w każdym razie zawsze były jakieś wariacje, jeśli chodzi o nazewnictwa. A tutaj po prostu mamy bomba, lodowa bomba. Okej! Najwidoczniej kobiety w tym mieście są konkretne. Tak twierdzi Gladio Expert od lasek w każdym razie. O mój Boże. Ogólnie to jest jakby kolejna rzecz, w sensie to jest jedna z tych rzeczy, gdzie mam troszeczkę problemów. Mianowicie, mój Boże, gdzie... A, perfect landscape, to miałbyś to. Mianowicie Gladio jest tym typem, przynajmniej na takiego brzmi, na typ podrywacza, gościa, który, nie wiem, ma kobietę w każdym mieście i tak dalej. To brzmi jak ten typ postaci. Jednocześnie gra nigdy zbytnio nic z tym nie robi, w sensie dosłownie Gladio dużo gada, ale nigdy praktycznie nie widzimy go z laską. The roads are perilous at night. Let us wait for morning. Ale w sumie jestem najedzony i w ogóle, więc nie, ja już obstawiam, że niestety nie mogę. I'll take the wheel from here. So be it. I only ask you keep the recklessness to a minimum. Folk here are real friendly. Yeah, everybody greets you. Takes some getting used to. You draw more attention here than you do at home.
Dobra, jedziemy w środku nocy o do połowy pustym baku na drugi koniec mapy. To się dobrze skończy, prawda? Dobra, no to jedziemy. Odpalimy muzyczkę. O, super, bardzo ładnie. Fortepian and shit. No i lecimy. I generalnie tak, wiem, że mówiłem, że nie będę się super skupiał na questach pobocznych, ale część z nich chcę porobić, ponieważ na przykład quest dla tego grubasa od fotek potem zaprowadzi nas do opcjonalnego dungeonu, którego normalnie jakby nie zwiedzimy w fabule czy coś takiego. Gra nie zachęca w żaden sposób do pójścia tam poza tym konkretnym sidequestem. Tak więc będę chciał zrobić to na pewno. Liczyłem, że może teraz jest opcja szybkiej podróży, więc będę chciał zrobić to. Ponadto mamy troszeczkę królu z kasą i to jest zdanie, którego nie myślałem, że kiedykolwiek użyję w kontekście Final Fantasy 15, ponieważ sam grając w Final 15, robiąc wszystko, miałem kieszenie wypełnione hajsem non-stop. Nie było tak, że zastanawiałem się, co chcę kupić, po prostu przychodziłem do sklepu i kupowałem wszystko, co chciałem. Tak więc, a teraz nagle nie mamy kasy, nie mamy kasy na broni, na pancerze i tak dalej, więc... Więc trzeba to zmienić, prawda? Więc trzeba to zmienić. Dobra, i od tego momentu mogą spełnić się potwory. Tutaj generalnie, to jest w ogóle dziwne, ponieważ to... O, i mamy bombę. Kurwa mać. Super, Ansko. O, czekajcie, mam zajebiście głośno telewizor. Lepiej. Dobra, ci są na naszym... Okej, jakby jesteśmy w stanie ich ściągnąć. Jesteśmy w stanie ich ściągnąć, twierdzę. Au. O, czarna dziura! To jest najgorsza technika tych jebańców. Tych mega rycerzy. Dobra. Bomby, bomba pierwsza padła. Druga bomba legła. Teraz ten bad boy. Może polarm. O, wow! Mam bardzo mało many i będę musiał coś z tym koniecznie zrobić. No niekoniecznie co marnować eliksir. Okej. Może w sumie Ignis nas regrypuje. A, bo jestem w stazie, to dlatego, no tak. Okrążę kulka. Kamero, proszę. O, dobra. Dobra, bardzo ładnie. Blindside, nice. Dobra, mnożnik wchodzi. O, dziękuję. Tak, ten gnojek może nas chwycić. On zbustował się, Kasiarz. Mi właśnie antagon stymulant wyszedł. Zmienimy sobie w sumie może... Zmienimy sobie techniki. A, nie kupiłem nic za Gladio jeszcze, ale bieda. Dobra, to tak jak zmienimy technikę. O, Starshell, to jest teoretycznie demon, to powinno w sumie dać radę. Prompto, rób swoje. I on teraz jest osłabiony, powinien mieć debuffy na sobie. To działałby tylko na demony. O, sayonara. Dobra. To była fajna walka. Podobało mi się. Podoba mi się w ogóle ten efekt jakby rozpływania się właśnie w podłodze. Fajna rzecz. Dobra, wracamy do regalii. I tak, niestety... Wykręcisz, Noctis? Wykręcisz. I tak, niestety... To jest coś, co na moje wymagałoby troszeczkę zbalansowania, ponieważ dosłownie kolejny tego typu stwór może pojawić się metry przed nami. W sensie dosłownie, na przykład już teraz mógłby się pojawić kolejny identyczny gość do pokonania. Twierdzę, że powinien być jakiś taki system ograniczający, w sensie...
Patrz, gracz teraz pokonał jednego z tych stworów. Okej, dajmy mu 3 minuty przerwy przed szansą na zespełnienie kolejnego. Wiecie, o co chodzi, nie? Myślę, że można było to jakoś ciekawie rozwiązać. Nie, dobrze. O. Przepraszam. No dobra, czekajcie, ile mam... A, jeszcze hektar. Nie, dobrze. Everybody out. Twierdzę, że nie zaszkodziłaby też większa różnorodność tych stworów, bo przeważnie spełnią się giganci z towarzystwem bomb, ewentualnie goblinów. To jest w ogóle zabawne, ponieważ dobrze wiem, że można zblokować to. Można zblokować ten atak, jakby Noctis teleportuje się na miecz Iron Gianta i przebiegnie, by spuścić mu w pierdziel. Dobra. W sumie wolałbym kombinację z Gladio. One trzaskały niesamowity damage. Czemu mam kurwa tarcze w sumie? Okej. Okay. Tak, jeszcze szybciej, mamy A+ za czas Ignisie, A+. Ogólnie tak, to jest raczej co się nie kwalifikuje pod spoiler, więc powiem to od razu, ale ogólnie robiąc questy, side questy dla Cindy, dostaje się różne, no co już widzieliśmy, upgrade'y bardziej wydajnościowe do regalii. I dosłownie ostatnim upgrade'em, niezwiązanym z jakimś absurdem, bo potem z regalią dzieją się dosyć absurdalne rzeczy, jest to, że można zamontować regalii światła, ten specjalny typ świateł, który właśnie odgania stwory w tej części. O, to jest fajny widoczek, nie? Nice. Dobra, i jesteśmy praktycznie na miejscu. Parkingu raczej przy nas nie ma. A nie, proszę, akurat. Who's up for a hike? Spacerek w środku nocy, kiedy noc spełni sługusy samego szatana. Cudownie. No, teoretycznie kawałek dalej, ale w sumie dobra, weźmiemy sobie tutaj Chocobosa. Ach tak, ogólnie mamy tutaj też opcję Dash the Chocobo. Dash the Chocobo sprawia, że możemy teoretycznie uciec z walki. W sensie klikamy tą opcję i Noctis przyzywa Chocobosa i wyjeżdża nim z walki, zostawiając wrogów kawałek za sobą. I brzmi to fajnie na papierze, ale działa bardzo tak sobie. Ach, ależ mnie denerwuje fakt, że nie mogę podnosić przedmiotów z Chocobo. I wracamy. I tak, to jest w ogóle zabawne, ponieważ Chocobo z Noctisa zawsze zostaje przez troszkę na ekranie. Troszkę to jest najwłaściwsze słowo w tym wszystkim. A Chocobosy chłopaków znikają od razu. Dosłownie, tylko wiecie, obrócicie kamerę i kurczaki rozpływają się w powietrzu. Ogólnie ta gra ma bardzo dziwny sposób oszczędzania, wiecie, wydajności sprzętu. Ponieważ niektóre rzeczy są bardzo długo zachowane na ekranie, inne znikają jak tylko obrócicie kamerę. Niektóre obiekty rozmazują się błyskawicznie i znikają, inne są cały czas widoczne. To dziwne i bardzo niekonsekwentne. Oho. Okej, dobra, super. Mamy Red Gianta, który jest wzmocnioną wersją Iron Gianta. I jeszcze Imperium. Imperium kontratakuje, moi drodzy. Nie mogłem się powstrzymać. Dobra. Okej, i tu mamy pierwszy rzut. Hell of a view. This lighting's no good.
Maybe next time. Prompto! Ty mały, wymagający skurwysynu. Poważnie? Nie odpowiada ci cholerne światło? Prompto chyba już nie chce być częścią naszej przygody, mam wrażenie. Dobra, ja nie będę was tym męczył. Dobiegnę do obozu, prześpię się i spotykamy się w tym miejscu po cięciu. A, dobra, okej, okay. Tutaj na chwilkę wrócimy do nagrywania i komentowania. Tak, jak widzicie teraz, kiedy mam wynajęte Chocobo, to również po wyborze potrawy, którą zrobi nas Ignis, mam do wyboru ziółka dla Chocobo. One poprawiają staty. Przeważnie lubię to, które dodaje więcej staminy, bo to ma najwięcej sensu. Dostawię też on, tak, zdecydowałem się na Cup Noodles. Wygląda bardzo ładnie, żeby nie było. Nie wiem, czy to kwestia marketingu, czy może te zupki chińskie tak faktycznie dobrze wyglądają, ale to wygląda ładnie. Jadałem gorsze rzeczy. I tak, Chocobos są częścią właśnie animacji. To jest całkiem fajny, mały szczegół. Ale dobra, teraz już cięcie ponownie. Man, that hurts. Another headache. This is not normal. A, dobra, okej. Okay. Tutaj i tak już w sumie wrócę do nagrywania i tak. Wrócę do nagrania w taki sposób, byście usłyszeli mały dialog na temat bólu głowy Noctisa. To jest kolejna rzecz. O, wbiegłem w żabę. Chryste panie, jak nic mnie nie zauważyłem, się rzutkami. Tak, to jest kolejna rzecz, która popędza gracza do ruszenia z fabułą. Noctisa będzie boleć głowa, póki nie ruszymy fabuły. To jest bardzo fabularna rzecz, to w pewnym momencie oczywiście przestanie być aktywne, ale tak. Ready or not? Wow. Tak, to jest dobry shot. Prosto przez klatę Chocobo. Dobra, i teraz od południa. Teraz pytanie na 100 punktów, czy przypadkiem od południa... To... Cudownie! Akurat koło lasu Chocobo. Doskonale, splendid. Dobra, klikniemy sobie powrót do autka. Wow, chyba nie widziałem tego shotu nigdy w tej grze. Dobra. Auto. Parking spot. With Chocobo post. Boom. Szybki transport. Tak, by nie oglądać ponownie tej podróży. I powtarzam ponownie. Sam bardzo chętnie oglądałbym. Oglądałbym. Ale niekoniecznie rzecz pod zagrajmy. Wiecie o co, come on. Tutaj oddamy questa z chorym Chocobo, dostajemy kolejnego questa, który chyba będzie względnie po drodze przy jednym z questów głównych, o imię pamięć nie mieli, ale widzicie jak to z moim pamiętaniem póki co w tej serii, różnie bywa. Więc to się zrobi kiedyś tam po drodze. Potem cykniemy fotkę dla Grubaska. I potem ruszymy w stronę questa głównego, bo po tym questie głównym w jaskini z mieczem i w ogóle. Wow, mieliśmy dialog i teraz mamy kolejny loading. Ta gra ma naprawdę interesujące decyzje, jeśli chodzi o prowadzenie samej siebie. Tak, bo po powrocie właśnie z tej jaskini i tak musimy lecieć do Lastalum, więc przy okazji oddam tego questa. A no tak, gadam ze stołem, a nie z gościem, zapomniałem o tym. Well, did y'all find the bird? Yeah, he's doing better now. Moving around. Is that right? Y'all did me a real good turn today. I owe you. I don't have much I can give y'all. But I can give you this for your chocobo. It's brand new. Okej, questik zrobiony. Nie jesteśmy super dużo expa. O, by the way, w ogóle wypadałoby w sumie rozdać te punkty, nie? Ale to za chwilkę. Say, y'all getting bored of my chow? I mean, I do serve the same thing all the time. I'm thinking I gotta spice up the old menu. I want to be more particular about vegetables. Y'all see something nice, you bring round a bushel, all right? Okay. Okay, tego questa nie pamiętałem totalnie. Aegir root. Co kuźwa? What the fuck you talking about? No mój Boże. A, nienawidzę Wendusów w tej grze, tak z całego kurwa serca. Okej, okay, teoretycznie jest po drodze. Więc zahaczymy o to, jasne. Dobra, jeszcze jest tak.
Nie, nie, Noctis nie jest każdy. Dobra, wynajmiemy... jestem kurwa na zero z hajsem, cudownie. Pokażę wam customizację Chocobo. Możemy nadać imię naszemu Chocobo. Mój będzie się nazywał Chocobo. Są medale, które są... bardzo niewidoczne w tym wszystkim. I ogólnie, żeby nie było, są wyścigi Chocobo, ale mechanika pozostawia wiele do życzenia. I ogólnie tak, możemy zmieniać kolory naszych Chocobo. To, nie ma to żadnych funkcji, to nie jak w Finalu 9 czy 7, gdzie różne Chocobo umiem różne rzeczy. Zielony, potrzebuję zielonego Chocobo w moim życiu. To po prostu efekt wizualny. Możemy zmieniać Chocobo całej ekipy. No i właśnie możemy go nazwać i to tyle. My będziemy jeździć na zielonym, ponieważ hej, zielony, prawda? Dobra, cykniemy tą focie. So that's the reward. One of us is. So now we're grocers. It's just a few vegetables. Find them, deliver them. Easy. The selection, I believe, is my department. Żeby nie było, odnoszę wrażenie, i to jest być, to może być tylko moje, nie wiem, dopowiadanie sobie fabuły, jeśli tak uważacie, tak najbardziej to zrozumiem, ale uważam, że na przykład Noctis i Prompto, te dwie postacie, bardzo dobrze się bawią, robiąc te wszystkie sidequesty, jakby zawsze odnoszę wrażenie, że za każdym razem, kiedy robimy jakieś sidequesta, to Noctis jest bardziej wesołym, śmieszkowym nastroju. Wow, ten gościu prawie kurwa urwał nam drzwi jadąc koło naszego samochodu, nice. Takie wrażenie odnoszę, a kiedy dobijamy do głównego questa i Noctis musi wrócić do tej odpowiedzialności, która na nim ciąży i tak dalej, to Noctis nagle smutnieje. I być może to kwestia tego, że hej, wiecie, sidequesty to małe filery, więc nie ma co obciążać jakby głowy Noctisa tym wszystkim, ale być może jest tym większy sens, być może ktoś to tak planował. Być może ktoś to tak właśnie planował. Nieco później. Być może to właśnie, nie wiem, unikanie co większej odpowiedzialności jest częścią tego, tej wyprawy. Noctis dobrze się bawi obozując, dobrze się bawi spędzając czas z przyjaciółmi, pomagając maluczkim, ale kiedy trzeba zacisnąć królewskiego pasa, to niekoniecznie już jest aż taki chętny do tego wszystkiego. Czy ja mogę zmniejszyć? Wow, brakuje mi dosłownie jednego punktu. Dobra, okej, to przejdziemy kawałek samochodem, dostaniemy jedno AP i kupimy zmniejszenie kosztów fejzowania, czy też uników. O, to Imperialni, what the fuck, co wy tutaj robicie, panowie? No dobra. O Boże. Nie ta gra, nie ta gra, dobra, Tempest. Gladio! Okej, nie wiem, czy nie jestem w kombinacji, aczkolwiek spoko, większość jest martwa. Poważnie. This sounds like you're having fun. Dobra. Pokaż mi main menu. Czy po drodze nie ma nic innego? Już wiecie, jak już jedziemy, to już przy okazji chcę ogarnąć, czy nic nie ma. Ogólnie jakby tak, to nawet nie będę udawał, że jestem fanem tej mapy i tego, jak ta gra oznacza te wszystkie rzeczy po drodze. Jest to moje bardzo nieczytelne. Szkoda, że na przykład nie ma tej opcji zaznaczenia paru rzeczy naraz na mapie, w sensie wiecie, okej, albo nie pokazywania chociażby wszystkich sidequestów w okolicy. To było całkiem fajne. Idziemy w dobrą stronę? Tak. By the way, nie wiem czemu, no wiecie co w sumie, nie wiem czemu prowadzę sam. Mój Boże. Quest location? Byłem ciekawy, z automatu się przesiadamy. Byłem ciekawy, czy gra będzie kontynuować jazdę jako Noctis, czy przesiądzie Ignisa do przodu. Ale proszę, przesiada Ignisa. Ma taka pierdółka. Ej, what the fuck, co to miało być, panie?
ogólnie, żeby nie było, to jest taka rzecz i to jest coś, gdzie jakby ten świat na moje zaczyna bardzo działać, zwłaszcza, że generuje przynajmniej u mnie tego typu myśli. Jestem ciekawy, jak wyglądałoby życie w tym świecie, w świecie Final Fantasy XV, gdyby akurat nie działa się wielka wojna i tak dalej, czy te wszystkie ulice patrolowaliby jacyś strażnicy, wojownicy, którzy trzymaliby spokój na drogach, wiecie, by na przykład nikt nie miał prawa chociażby, ewentualnie by potwory nie atakowały przejezdnych, bo okej, niektóre światła faktycznie odstraszają potwory, ale jak widać nie wszędzie one są. Być może gdyby nie było wojny, te światła byłyby właśnie częstsze, być może. Nie wiem. Chciałbym zobaczyć coś takiego. Ogólnie na przykład to jest bardzo dziwna rzecz. Co jest z jednej strony dziwne. Szlak, czy ja mam pieniądze, żeby zatankować? Bo jeśli nie, to będą się coś sprzedać, bo mamy tylko połowę baku. A, nie mam kurwa 5 gil, a jestem kurwa biedny. Dobra, sprzedamy coś po prostu. O, nie ma tutaj sklepu, prawda? Nie wierzę, nie ma tutaj kurwa sklepu. Co mnie mówić? Coś, co ogólnie tak, co mnie wkurza, bo gry RPG nadużywają tego, ale z drugiej strony teraz, kiedy Final Fantasy XV nie robi tego w ogóle, to jakoś mi tego brakuje. Mówię tutaj o bandytach. Ponieważ wiecie, w Skyrimie, w Wiedźminie, w kuźwa, nie wiem, Assassin's Creed, w każdym, nie wiem, RPG albo pseudo-RPG, które wy znajdziecie sobie gdziekolwiek. Zawsze są jakieś obozy bandytów, zawsze są jakieś randomowe walki z innymi ludźmi. Tutaj tego nie ma, tutaj najbliższe co mamy do ludzi to ataki wojska Niflheimu. Ale to nie do końca to, bo wojsko Niflheimu no de facto nie jest ludźmi. W sensie ludzie nasyłają na Noctisa, wiecie, rządzący Niflheimu nasyłają na Noctisa i paczkę. Oczywiście wojsko, tutaj armię, oczywiście, aczkolwiek de facto ci, z którymi walczymy, nie są ludźmi. Są jakimiś tutaj, nie wiem, dziwnymi tworami. Więc to jest małe złamanie schematu. Potem pojawiają się bazy Niflheim, które możemy niszczyć i to jest jakby takie klasyczne właśnie otwartoświatowe odbijanie obozów, czyszczenie obozów i to ponownie, nie wiem, każdy RPG to robi i tak dalej. Ale te bazy są chyba tylko 3 albo 4 czy coś takiego. No i tak się wisi, nie? Goddammit, Noctis. Proszę, podnieś rzecz. Noctis, stoisz tu. O czym wy kurwa mówicie? Chcę podnieść jebany korzonek, dziękuję. Tu możemy się przekimać, ale nie chcę tego w sumie robić. Okej, wysyłamy sobie energię z depozytów. Ponieważ mam jej trochę mało. I tak, nie jestem jakoś super fanem tworzenia tych czarów, bo na moje te 3 żywioły nie dają wystarczającej ilości kombinacji, żeby się tym dobrze bawić. Samo używanie jest bardzo ograniczone. Szkoda, że nie można nic ciekawego na przykład zrobić z tym w powietrzu, czy coś w ten deseń. Jak, ogólnie nie mam super nic do systemu walki w tej grze. Wiem, że dużo osób miało coś do systemu walki w tej grze. Ja nie mam do niego nic. Twierdzę, że robi robotę i robi ją bardzo dobrze. Czy ja dostałem mu jeden... Tak, dostałem mu jeden punkt. Nice. Twierdzę, że jakby system walki robi robotę, broni jest sporo, animacji jest dużo, jeśli dochodzą jakieś bajery pokroju królewskich broni i kombinacji z towarzyszami i ataków od tyłu i ataków od góry i jakby jest co robić, daje to możliwości. Do systemu czarów fanem nie jestem. Sam pomysł z granatami jest ciekawy, ale mówię, więcej żywiołów to by było fajne. Większa użyteczność tego granatu, troszeczkę do kitu, że mamy albo hej, wyceluj automatycznie i traf praktycznie za każdym razem,
I zaraz po tym mamy celowanie ręczne i celowanie ręczne działa z takim lagiem, przynajmniej na konsoli, być może jak się ma, jak gra się na myszce i klawiaturze, to działa to jakoś tam ciekawiej, bo może się po prostu machnąć myszką i dojechać do celu, być może, tego nie wiem, ale tutaj nie działa to dobrze i Noctis stoi jak, nie wiem, jak widły w gnoju, nie wiem, w miejscu i nie może się ruszyć przez ten czas i ogólnie nieciekawe. Dobra, 5 minut jazdy. Jasne. Rollout. Mam bardzo mało paliwa. Gotów Cindy będzie musiała mnie odholować. Superancko. To jest ciekawe. To jest jedna z tych rzeczy, za które lubię nagrywać Zagrajmy. Ponieważ przez to, że minimalnie, mimowolnie, mam lekki pośpiech w prowadzeniu tych serii. Ponieważ wiecie, chcę pokazać jakąś tam akcję w każdym odcinku i chcę jednak, żeby te serie zaczynały się i kończyły, a nie tkwić na jednej serii przez rok czy coś takiego, to gram w inny sposób niż gram normalnie. I to jest ta sytuacja, której w tym momencie nigdy bym kuźwa nie dopuścił, nigdy nie dopuściłbym. Ej, tu jest kurwa sidequest do zrobienia. Ignis! Czekajcie, stop. O mój Boże, ta mapa jest kurwa taka gówniana. Nie, fuck, stop. Ignis, pull over a sec. Certainly. Tak, to jest właśnie nice sytuacja, której nigdy bym nie dopuścił, więc jest to dla mnie ciekawe do grania. I poza tym lubię wracać do gier. Kiedyś wracałem do gier sam z siebie i potrafiłem grę, którą przeszedłem na 100%, wrócić do niej jakby sam z siebie i ponownie się nią cieszyć. Teraz zdarza mi się to coraz rzadziej, bo generalnie jakby chciałbym to ubrać w takie słowa, że hej, jestem dorosły i mam więcej obowiązków i przez to nie mam na to czasu, ale prawda jest taka, że przez to, że jestem dorosły i dostaję wypłatę i wiecie, mam więcej kasy, to mam więcej gier do ogrania, więc zamiast wracać do czegoś, co przyszedłem już 5 razy, wolę ruszyć kolejną grę czy coś takiego. Są gry, do których wracam, oczywiście, nie wiem, w dalszym ciągu wracam na przykład do DMC 5, ale well, nie ma tego aż tak dużo. Thanks for coming. Without further ado, we needed to harvest crops. Wow. Harvest? This might be a farm, but we're still in the middle of wilderness. Normal folk can't do the work safely. That's where you come in. Good luck. To jest właśnie ciekawe, czy kiedy ten świat był tworzony na potrzeby tej gry, to ciekawe, czy został on napisany jako świat, który mógłby istnieć tak faktycznie. Bo w sensie ten gość nam tutaj w tym momencie mówi, że hej, słuchajcie, moglibyście skoczyć na pole i zerwać parę sadzonek, ponieważ jakby, no jesteśmy w dziczy. Stwory mogą nas zabić, mogą nas zaatakować. Fajnie było, gdyby jednak jacyś wojownicy tak byś tym zajęli. To było super. I czy to tak powinno wyglądać normalnie, czy może w lepszych czasach ta farma miałaby jakichś ochroniarzy, miałaby strażników, bo to w końcu wiecie, farma dostarcza jedzenie do miasta, do Lastalu, więc pewnie jest ważnym biznesem dla tego miasta. I w interesie tego miasta leży ochranianie dostawcy jedzenia. Okej. Teoretycznie nie chciałem robić tych zadań dla farmerów, ponieważ one ciągną się w nieskończoność i są raczej z tych bardziej mętnych. Ale jak już jesteśmy po drodze, to grzech nie skorzystać, prawda? Ej, stary, mógłbyśmy sobie zaliczyć tego questa już tutaj? Nie! Ja też muszę dostarczyć fasolę do sklepu. Cudownie. Czy po drodze czeka nas coś jeszcze? A jesteśmy tutaj. Ciężko wyczuć, którędy Ignis pojedzie. Którą trasę sobie wybierze. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Nocą się spełnił tutaj bomby, okej. Okay.
mój Boże, gdzie... Dobra, tam jest samochód. Bardzo mi się podoba, jak Noctis sam przeskakuje przez niektóre elementy. Bardzo to lubię w grach. To jest jakieś, nie wiem, chyba, nie wiem, Assassin's Creed mnie rozpieściło pod tym względem. Co nas atakuje? To pewnie żaba. Oczywiście, że kuźwa żaba. Ponieważ oczywiście, że... W deszcz nie spełnią się inne rzeczy. Aczkolwiek to jest fajne. Fajne, że są wrogowie, którzy spełnią się w określonych warunkach pogodowych. To jest... dodaje bajeru. Będziemy mieli całą masę sidequestów do oddania, jak wrócimy do Astalum. I dobrze, nie? I dobrze. Dobra. Ignis. Okej, nie mogę kontynuować najwidoczniej. Aha, bo zmieniłem questa w międzyczasie, jasne. Sword in the Waterfall. Everything in order. Yep, alright. Poda mi się to, że deweloperzy pomyśleli o tym, że Regalia ma rozkładany dach, który rozkłada się, kiedy właśnie jest... kiedy pada deszcz. To jest fajne. A ja cały czas bardzo nerwowo patrzę na licznik benzyny. Bardzo nerwowo. Ach, i ta piękna muzyka. O, Final Fantasy 13. Tęsknię tą grą. Naprawdę tęsknię za Final 13. Bo to jest, o właśnie, przed chwilą mówiłem dokładnie o tym. To jest akurat jedna z tych gier, do której chętnie aktualnie wróciłbym na własną rękę. I przeszedł sobie, czy to na Zagrajmy, czy to właśnie samemu, wróciłbym do tej gry bardzo chętnie i ponownie ograł tę przygodę. Ponownie posłuchał tych postaci. Ponownie posłuchał tej muzyki, holy shit, jakby ponownie tuż koło 15, 13, muzyka 13 jest mega dobra. Ogólnie wiem, że to jest mega dziwne i to prawdopodobnie kwestia nostalgii tylko i wyłącznie, ale bardzo dużo osób twierdzi, że muzyka w Final Fantasy, w serii Final Fantasy zmieniła się, kiedy Nobuo Uematsu zakończył współpracę ze Square. Zakończył pracę nad marką Final Fantasy. Nobuo Uematsu jest kompozytorem, jakby co? Głównym kompozytorem serii od pierwszej części do bodajże dziesiątki? Nie jestem pewien. A ja twierdzę, że muzyka w Final Fantasy nie pogorszyła się nic a nic. Ba, twierdzę, że zyskała bardzo, że jakby muzyka Uematsu była mega super i słuchaliście tej muzyki i wiedzieliście, że nieważne z jakiego to jest finala, to jest muzyka z Final Fantasy, po prostu. Było słychać, że to muzyka z Final Fantasy, a teraz każda część ma swój własny styl i ten styl bardzo dobrze działa. I tak, by the way, widzimy wulkan. Ponownie, tam padło ciało Ifrita. Jestem ciekawy, czym są te jakby krzewy ognia wyrastające z tego wulkanu. W moim własnym... Być może jest gdzieś na to wyjaśnienie w kanonie gry. Ja w moim własnym headcanonie trzymam się wersji, że być może... Bo tak, ciało Ifrita zaczęło się tam rozkładać z czasem i to ono spowodowało wypiętrzenie się wulkanu. Krew Ifrita zmienia się w lawę i tak dalej. Ale na przykład zakładam, że być może te krzewy ognia to pozostałości po żyłach Ifrita, w których płynęła magma, w których płynął ogień. To fajna wizja, nie? Naprawdę nie wiem, ile w tym może być. Wow, to pierwszy raz, kiedy słyszę ten komentarz. Nie wiem, ile w tym może być prawdy, ale może. Może takie jest uzasadnienie. No, na szczęście tam, gdzie jedziemy, jest mały punkcik ze stacją benzynową. I wiem, że tam jest de facto sklep, bo na pewno kupowałem tam przedmioty, kiedy grałem sam. Tak więc uzupełnimy tam benzynę. Będę sprzedawać rzeczy i uzupełnić benzynę. O, to jest muzyka. Tutaj można złapać fajne ryby. W tej rzece, w tym miejscu. Ale ty bez przesady, Ignisie, nie jedziesz na oparach. Wygląda tak, nie wiem, normalny stan benzyny w samochodzie każdego Polaka. Nie, typowo jakby patrząc na... Za każdym razem, kiedy jadę z absolutnie kimkolwiek samochodem, patrzę na licznik benzyny. I mam wrażenie, że jest naszym jakąś, nie wiem, narodową tradycją posiadania benzyny na
pograniczu wyczerpania. Jeśli generalnie, nie wiem, wskaźnik benzyny jest ponad, nie wiem, trzecią, czwartą kreseczką od samego dołu, to znaczy, że nie wiem, chyba, nie wiem, zdradzasz naród, dostarczasz informacje wrogowi. Kimkolwiek jest ten wróg, nieistotne. Dostarczasz informacje wrogowi, jesteś wrogiem tego państwa. Nie mam pojęcia, czemu się tak dzieje, ale odnoszę takie wrażenie. Takie małe spostrzeżenie osoby, która nie posiada samochodu, nawet prawa jazdy. No już widać miejsce, już jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, myślę, że ogólnie przedłużymy sobie ten odcinek i będę chciał porobić sidequesty dookoła tego miejsca. Koniecznie. I dopiero w kolejnym odcinku ruszamy do samej jaskini, bo jesteśmy już praktycznie przy niej. I wtedy wiecie, wrócimy w kolejnym odcinku po jaskini do Lastalum i oddamy te wszystkie questy i będziemy wolni. O nie, Ignis, nie. Great day for a walk, huh? No, jest kurwa super, zajebiście, fajnie, prompto. A Ignis mógłbyś na przykład przejechać kuźwa sam przeprowadzę kurwa ten samochód. Time to go. Alright. Parę o. Zatrzymaliśmy się 5 metrów przed parkingiem. No, dobra. By the way, skomentujmy fakt, jakimi dupkami są bohaterowie tej części finala. Jawnie zostawiają... mój Boże, dalej nie zarobiłem kurwa 5 gil, poważnie. Jawnie zostawiają na godziny swój samochód pod dystrybutorami i nie ruszają go. Wiecie, nie odprowadzają go. Jeśli ktoś inny chce skorzystać z tego dystrybutora, jego kuźwa problem. Ty. Hello, Noctis, zagadaj z panem. Sprzedam... cokolwiek. Rzadka moneta! Boom! Tysiaczek dla nas. Czym handlujesz, kolego? 11. Bitch, please. Z jednej strony potrzebuję benzynę, z drugiej strony książka kucharska. Thank you kindly. Kieł behemota. Ogólnie chyba te rzeczy, które można bezpiecznie sprzedawać, mają dopisek, że można to sprzedać za konkretną cenę. Tak mi się wydaje. Bardzo lubię, jak gry mają zakładkę na sprzedaż. W sensie, wiecie, mam specjalne oznaczenie, że ta rzecz przydaje się tylko i wyłącznie do sprzedawania. What's what? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Dobra. Okej, książeczka kupiona. Jezus, z drogi. Ach, kurwa, te tłoczące się NPC-ty po prostu, goddammit. Dobra. Refuel. Nie, podskok. Mój Boże, przypominam się, kurwa... intro do Portala 2 dosłownie. Tak, to był skok. Nie, masz napełnić bak samochodu. Nie, podskoczyłeś. Po prostu Chryste, panie. Dobra. I teraz zobaczmy, co mamy w pobliżu, bo mamy w pobliżu całkiem sporo. To jest tylko w nocy, ale zaraz będzie noc, tak, więc będziemy mogli tam skoczyć. To jest hektar, w sensie to jest do oddania. Hektar, do oddania, to jest blisko. To jest główny, to jest blisko. Tu przejeżdżaliśmy, nie zatrzymałem się w porę. Tu nie możemy, dobra. I te rzeczy to już jest początkowo, dobra. Czyli skoczymy do tutaj. To jest. To było zdanie. Auto zostawimy. Nie warte, wiecie, animacji. O mój Boże, podskakiwa.
Easy now. Uwielbiam to, że niektóre gry dają wiele funkcji pod ten sam klawisz. Kiedy na przykład ta gra nie używa połowy klawiszy na padzie. Wiecie, jakby co mi mówić, tak, nie warto jest to, wiecie, wsiadanie, ruszanie, komentarzy drużyny, znowu wsiadanie, znowu wysiadanie, ustawienie celu. Lepiej dojechać kawałek na czekobosach i mieć święty spokój. Potem... O, tak, gra przypomina nam o... Gra przypomina nam o fabule. To jest dziwne. To jest dziwne. Nie jestem fanem tego typu zagrywek. W sensie teoretycznie okej, okay, dobra, w jaki sposób gra przypomina nam, że o, hej, fabuła się dzieje i w ogóle. Ale naprawdę, jakby, nie wiem, musicie... Zdecydowaliście się na patent, hej, sprawmy głównemu bohaterowi ból, tak by gracz ruszył dupę do questa, kiedy, do głównego questa, kiedy gra oferuje mnóstwo różnych sidequestów do zrobienia, ale chuj teraz z tymi sidequestami, bo nie wiem, bo Noctisa boli głowa. Hustle and bustle of the Crown City. That's what makes it hard to stay awake. Mały komentarz środowiskowy. O, dobra, tu mamy questa z rybami. Quest z rybami zawsze fajny, nie? Wii, jup. Ach, betonowe krzaki Final Fantasy 15. Twierdzę, że Crown City powinno otoczyć się pierdolonymi krzakami zamiast tą magiczną barierą. Przez te krzaki żadne wojska by się kurwa nie przydarły. Nie mam pojęcia, czemu deweloperzy uczynili krzaki, które no, są krzakami, jak to wiecie, krzaki, zwykłe kuźwa liściaste krzewy, uczynili je absolutnie niezniszczalnym supermateriałem, którego żadna moc nie jest w stanie przejść. I tak, to nasz kumpel od ryb. Dokładnie ten sam. Now ain't this a coincidence? Us meeting up again. You here for the fishing? Because there's a fine prize skulking in these waters. What prize? The cherry comb trout. You need more than a good lure to take that wily beggar. Like what? Timing. He only bites at dawn and at dusk. If you want to catch him, you gotta play the waiting game. You want to have a go? There's another prize in it for you. Sure, I'm in. That's the spirit. You ain't afraid of a challenge. Twarz tego gościa mi przeraża. Tak. Musimy dorwać czeliką trauta. I jest to rybka, która pojawia się tylko i wyłącznie o zmierzchu i o świcie. Czekajcie. Przyjrzymy się temu teraz teoretycznie. Ponieważ jest szansa, że ryby zespawią się o innej porze dnia niż jest to wymagane. I tak, to się zdarza nie super rzadko czy coś takiego, aczkolwiek zdarza się. Cherry comb trout, cherry comb trout. Ach, nie mam właściwej przynęty. Szansa jest niska, ale szansa istnieje również. Po prostu. Bang. O, ta przynęta nawet ich nie interesuje. Damn it! No proszę cię, kuźwa gro. Poważnie, nic a nic, nic się nie złapie. Dobra, ostatni rzut i... No, żebym zaraz nie połamał twoich pleców, Gladio, ty skurwysynu. Tego typu teksty.
Dobra, nieistotne. Mieliśmy znaleźć to. Chocobo już się zdematerializowały, prawda? I got this. You just sit back and watch how it's done. Bet I could show you a thing or two. Well then, by all means. Tak, to Sahaginy. Tutaj są super. Czy możesz przestać gadać i możemy zacząć się robić rzeczy? Dzięki. Tak, Sahaginy są aligatorami. Z jakiegoś powodu. Pierwszy. Okej, to byłem ja sam. Tak? Noctis, teleportowałeś się w miejscu, stary. Chłopaki, bo jak... O, właśnie, ten na to liczyłem. Bang. Ignisi, nauczyłeś się nowej potrawy przypadkiem? Ponieważ dobrze wiem, że możesz coś zrobić z Sahaginów. Nie jestem pewien, co sądzę o zmianie Sahaginów. Normalnie były jakimiś dziwnymi żółwiami czy coś takiego. Teraz są aligatorami. Holy shit, chłopaki, chill the fuck out. Uuu, Sea Devil, nice. That's hot. Sassy Noct. Nie mam zamiaru. O kurwa, jeszcze ich tutaj przywiało poważnie. Puszczaj flarę. Działa. Może ta włócznia? A! Jezu! Krokodyl mi memla! Puść mnie, puść mnie, puść mnie! Noctis, stawaj, nie czas na opierdzielanie się. A ty wiruj, Gladio! Zmień się w pralkę! Poważnie ruszył mnie wyżej. Bardzo lubię małe tekściki prompto podczas używania jego technik. I brighten your day, to całkiem zabawne. Te wracaj tutaj, jaszczuro morska. No dobra. Legendy mówią... Ja muszę przyzwać Chocobo. Będziemy tam biegli jeszcze w nieskończoność. Na mapie wydawało się tak blisko. O, jest mój piękny zielony Chocobo. Hej, zieloniutki. Roll out. Co ja kur... A, dobra, widzę vana. Widzę pierwszego questa. Został zaatakowany przez pszczoły. Zignorujemy go, tak? Nice! Zrobił tą anime rzecz z okularami. A to my tracimy tutaj czas, tak? No, rozumiem to troszeczkę inaczej. Zekwipujemy... Sword of the Wise. Stary, jeszcze nie skończyliśmy, jakby nie. Tak, ogólnie to jest dosyć fajna cecha Sword of the Wise. Mianowicie
dzięki niemu pierwszy atak Sword of the Wise zawsze jest teleportem i nie pożera on many, tak więc to... All right, time to make a delivery. Don't want to spoil the spoils. Kolejna rzecz i tu będzie ostatnią pierdółkę do zebrania i potem mój Chocobo jest przy celu z jakiegoś powodu, to interesujące. I tak, potem zakończymy sobie odcinek. Ja prześpię chłopaków między... Czekajcie, się nas czai. A, to kolejne skaginy. Niestety żyją. Ja prześpię chłopaków. Ewentualnie może w sumie teleportuje nas do tego, jeszcze zapalimy na bomby. Zobaczymy. O, widzę muszki przed nami. To jest dokładnie ten powód, czemu nie jestem super fanem nagrywania gier z otwartym światem. I wiem, że pisaliście mi, że to jest w porządku, ale to jest, wiecie, taka rzecz, która po prostu... Ale to jest, wiecie, mi jako, nie wiem, prowadzącemu tą serię i tak dalej, nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, wchodzi to, nie wiem, na ambicje, czy nie wiem, mam wrażenie, że robię coś źle po prostu. The Prince of Pain. Yep. Bez przesady. Tak, mam wrażenie, że aby tracę czas, mimo tego, że pisaliście mi, że to właśnie spoko i w ogóle. Ale wiecie, nie wiem. Hey, we should be able to. Zaniżona samoocena robi swoje. Dobra. Dino. Gdzieś ty nas wysłał. By the way, Dino ma całkiem konkretne miejscówki z tymi kamieniami. Najwidoczniej wie, gdzie one są, ale czeka na nas, na swoich jeleni, żeby podać nam tą miejscówkę. W sensie, po tym świecie jeżdżą samochody. Prawdopodobnie Dino mógłby bez problemu hajsnąć się na transport i sam sobie podnieść te swoje kamienie, ale no cóż. Lepiej zrobić to przy pomocy Noctisa i jego wesołej bandy, prawda? A to jest taka w ogóle zmyłka, ponieważ ten kamień, o jeśli nie mylę, stoi z tyłu. Wiecie, myślicie, że musicie podejść od przodu, tam gdzie pokazuję wam quest, ale nie. Przejście z tyłu. Tak, za niedługo pójdziemy spać, chłopak. O mój Boże, to zaginę. Planowałem. Nie lubię cię, Gladio. Ah, goddammit, idź, precz. Prosto w kół. A to dlatego Dino tutaj nie przyszedł, bo ponieważ jest sobie kurwa armia krokodyli, no tak, to wiele wyjaśnia. Aż! Come on! Ten atak nie miał prawa mnie trafić tak wysoko. Cudownie. Okej, i mamy magiczną skałkę z kamieniami. Dobra, i teraz tak. Mapa. Return to car. I na szczęście samochód stoi... przy punkcie, gdzie możemy się to przekimać. Skoczymy jeszcze ubić lodowe bomby, bo one spały się tylko w nocy. No, cywilizacja, jeśli tak chcesz to określić, ich jest to spoko. Tak, więc tak, przekimamy się potem w tej właśnie tutaj przyczepie kempingowej, ale najpierw zejdziemy zabić nieco bomb. Będzie bombowo. Gwarantuję wam. Dobra. Nasza zupka chińska przyznana jest trzymać. By the way, to jest naprawdę dobra reklama dla tej całej firmy Cup Noodles, ponieważ te potrawy trzymają naszych bohaterów najedzonych na godziny. W sensie dosłownie jedliśmy na początku tego dnia i teraz jest druga w nocy, a nasi bohaterowie dopiero teraz zaczynają być głodni, tak więc jakby, to jest... Wiedzą, w co inwestować pieniądze.
Gdzie są te jebane bomby? Powinny tu być. Miało być przecież bombowo. O, proszę! Wow! Zacznijmy od tego, bo to w końcu demony, więc powinno podziałać całkiem nieźle. Nice. A mi jeszcze działa dobrze. O tak, przecież mam ognisty miecz, racja, a to lodowe bomby. Wow, wow, wow. Chujnia. Mam cię. Nice damage. Może małe przegrupowanie? Fajna rzecz. O, prompto, skąd się wziąłeś? Myślałem, że jesteś po drugiej stronie areny w sumie. Bardzo ładnie mi się. Prompto, masz pełne życie. A, nie zdążyłem. Czemu prompt jest najchętniejszy do robienia łączonych technik z Noctisem? To dziwne. W sensie nie, żebym narzekał czy coś, ale jakby... Przeważnie mam wrażenie, że na wyzwanie odpada prompto. Okej. Nie. O tak, ogólnie tak. Tutaj mamy Midgard Zoloma, który jest prawdopodobnie nawiązaniem do Midgard Zoloma z Final Fantasy VII, a także chyba do tego węża z mitologii greckiej, nordyckiej, który oplata jakby całą ziemię. Tak, Derpis tutaj jest dosyć hardy do pokonania, więc nie będziemy z nim walczyć spokojnie. Wyminiemy go. Teoretycznie nie powinno go tutaj być, jak będzie jasno, ale kto tam wie. Ale dobra, tutaj sobie zakończymy. Odcięchnę. A, i następny koniec odcinka, przerwa. W każdym razie tak, dobra. Tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Final Fantasy XV, gdzie tak, ruszymy questa głównego, bo w sumie w tej okolicy nic wiele już nam nie zostało. Ale dobra. Trzymajcie się ciepło i na razie.